Marzyłam o tej chwili. Kiedy będę mogła powiedzieć miłości mojego życia, żeby przejęła moje ciało? Mieli rację. Lis tam była, tańczyła z mężczyzną. Taniec był pojęciem względnym. Objęła go za szyję, a jego dłonie spoczęły na jej pośladkach. Powiedział coś do niej, a jej głowa opadła do tyłu. Jej długie włosy zwisały w dół. Było oczywiste, że była pijana. Podszedłem do nich, zdjąłem jej ręce z jego szyi i zacząłem ją odciągać. Hej, stary, co ty do cholery robisz? zapytał jej partner taneczny. To moja żona i zabieram ją do domu, odpowiedziałem. Wszelki opór, jaki mógł mieć, natychmiast zniknął. Jest cała twoja, powiedział. I tak nigdy nie kocha się dobrze, gdy jest pijana. A kiedy jest trzeźwa? Zapytałem go, gdy podniosłem ją, by ją wynieść. Wtedy jest świetna. Zapytaj kogokolwiek. Wszyscy uważamy, że jest jedną z najlepszych. Ktoś otworzył mi drzwi, a ja zaniosłem ją do mojego pikupa i wrzuciłem na siedzenie pasażera. Tylko kilka minut zajęło mi dowiezienie jej do domu rodziców, gdzie patrzyli, jak bezceremonialnie rzucam ją na łóżko. Zgasła jak błyskawica. Do diabła, musiała zemdleć podczas pieszczot na parkiecie. Nie powiedziałem ani słowa, kiedy wychodziłem. Ruth była moją starszą siostrą. Była jedną z moich dwóch sióstr. Drugą była Esther, Esther Jacobs. Mam też dwóch braci. Matthew i Luke Reynolds. Ja nazywam się Mark Reynolds. Nasi rodzice przez całe życie byli południowymi baptystami. Więc cała nasza piątka została ochrzczona w City Creek w wonę w Tennessee i dorastała chodząc do kościoła w każdą środę wieczorem i niedzielę rano. Nigdy nie mieliśmy telewizora, ale mieliśmy radio, które pozwalało na słuchanie muzyki gospel tylko w niedzielę. Oczywiście, kiedy byliśmy z dala od naszych rodziców, albo oni byli z dala od nas, wszystkie ukryte urządzenia wychodziły na jaw i stawaliśmy się normalnymi dziećmi. Wszyscy byliśmy pewni, że trzymaliśmy je z dala od oczu mamy i taty, ale jestem pewien, że oni o nich wiedzieli. Nasi rodzice nauczyli się czytać Biblię i była to jedyna rzecz, jaką czytali. Dorastaliśmy w ubóstwie. Jako pięcioro dzieci wcześniej zdaliśmy sobie sprawę, że nie chcemy prowadzić takiego samego stylu życia jak nasi rodzice. Kiedy każdy z nas ukończył szkołę średnią, nie mogliśmy się doczekać, aby opuścić Vanor. Ruth i Matthew pojechali do Nashville. Esther i Luke dotarli tylko do Madisonville. Żadne z nich nie poszło na studia. Ruth zawsze miała smykałkę do gotowania i zaczęła pracować jako pomoc kuchenna w restauracji. Matthew poszedł do szkoły jazdy ciężarówką, gdzie wpadł w kupę gnoju i wyszedł z tego pachnący jak róża. Jeden z instruktorów wziął go pod swoje skrzydła, a gdy ukończył szkołę, ten sam instruktor załatwił mu pracę kierowcy dla jednej z megagwiazd Nashville. Taka praca jest na wagę złota i zazwyczaj dostają ją tylko starsi, doświadczeni kierowcy z dobrymi koneksjami, ale jego instruktor miał swoje własne sztuczki. Matthew okazał się znacznie lepszym kierowcą ciężarówki niż przeciętny kierowca i miał własną osobowość. Ja byłem trochę inny. Po ukończeniu szkoły średniej poszedłem na czteroletnie stypendium Army ROTC na Vanderbilt University. Po ukończeniu studiów zostałem awansowany na podporucznika. Moim pierwszym przydziałem po podstawowym kursie oficerskim było dowództwo ośmiu armii w Korei. Zostałem tam przez 13 miesięcy, a następnie wróciłem do domu na 30-dniowy urlop i udałem się do następnego miejsca służby w Fort Campbell w stanie Kentucky. Spędziłem kilka dni z rodzicami, a potem pojechałem do Nashville zobaczyć się z Ruth. Nasz brat Matthew był gdzieś w trasie. Prowadził jedną z kilku ciężarówek, które zawierały sprzęt do występu gwiazdy Światła, rekwizyty, wszystko, czego potrzeba do stworzenia wielkiego show w Nashville, znajdowało się w ciężarówkach. Ruth miała małe mieszkanie, a ja spałem na jej kanapie. Spotykała się z mężczyzną, którego poznała na kursie gotowania w miejscowym koledżu. Nazywał się Gerald Thompson. Gerald miał siostrę o imieniu Elizabeth, ale wszyscy nazywali ją Liz. Pewnego wieczoru nasza czwórka poszła na kolację. Potem Lis i ja wyszłyśmy same. Potem znowu wyjechaliśmy. Zanim mój urlop się skończył, Lis i ja byliśmy już prawie w związku. Fort Campbell znajdował się zaledwie godzinę jazdy od Nashville, więc spędzałem tam dużo czasu, a Lis spędzała dużo czasu w Campbell. Uwielbiała się kochać. W jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem niekonwencjonalnej. Ja też za tym nie przepadałem, więc nie było sprawy. Uprawialiśmy seks na czwartej ręce i nigdy nie zwolniliśmy tempa. Jej ojciec był urologiem, a matka gospodynią domową. Liz i ja ukończyliśmy trzyletni staż w Campbell, zanim wysłano nas do Niemiec. Niemcy były dla nas obu ogromnym szokiem kulturowym. Liz dołączyła do klubu nowoprzybyłych i klubu żon oficerów. Nauczyła się grać w brydża i co tydzień grała z innymi żonami. Dołączyliśmy też do klubu wędrownego. Raz w miesiącu wybieraliśmy się w inne miejsce, Włochy, Szwajcaria, Hiszpania i tak dalej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy naszej trzyletniej podróży zaczęła naprawdę lubić europejskie wino. Ja dorastałem w niepijącej rodzinie i nigdy nie przepadałem za alkoholem. Naszym następnym zadaniem był powrót do Fort Campbell, co sprawiło, że oboje byliśmy szczęśliwi. Przeprowadziliśmy się do rządowego mieszkania i byliśmy szczęśliwi przez około sześć miesięcy. Potem Lis zaczęła spędzać dużo czasu w Neszwil. Jeździliśmy tam w weekendy, a ona chciała zostać jeszcze jeden dzień. Zrobiły się z tego dodatkowe trzy dni. Pod koniec roku mieszkała z rodzicami. Jeździłem tam w weekendy. Jedynym znakiem, że coś jest nie tak, był piątek, kiedy pojechałem do jej rodziców, a lis tam nie było. Nie mieli pojęcia, gdzie ona jest. Wyszedłem wcześniej z pracy. Więc przyjechałem zaraz po lunchu. Jej matka usprawiedliwiała się, że nie spodziewała się mnie tak wcześnie. Zacząłem zabierać swoją torbę do pokoju lis, ale jej matka próbowała mnie powstrzymać. Pozwól mi się najpierw umyć, powiedziała. W porządku, odpowiedziałem. W pokoju panował bałagan. Wszędzie leżały brudne ubrania. Pomyślałem, że to dziwne, że łóżko było pościelone brudnymi ubraniami, ale było oczywiste, że było pościelone i nie spanął na nim. Biorąc pod uwagę ilość brudnych ubrań, było oczywiste, że nie spanął na nim przez co najmniej kilka nocy. Jej matka próbowała zebrać brudne ubrania i widziałem, jak wrzuca swoje majtki pod łóżko. Udało mi się wyprowadzić ją z pokoju, mówiąc jej, że muszę iść do toalety. Kiedy wyszła, wziąłem majtki z łóżka. Były tam jeszcze dwie pary i je też wziąłem. Jedna para miała wszystkie oznaki ostatniego stosunku seksualnego. Usiadłam na łóżku i spojrzałam na nie. Chciałem je powąchać, aby sprawdzić, czy pachną jak mężczyzna, ale nie mogłem się do tego zmusić. Zaniosłem je do salonu. Jej matka rozmawiała przez telefon, ale rozłączyła się, gdy tylko mnie zobaczyła. Podniosłem majtki. Od jak dawna sypia z innymi mężczyznami? Zapytałem. Myślę, że to coś, o czym powinieneś z nią porozmawiać, powiedziała jej matka. Wróciłam do sypialni, wzięłam swoją torbę na noc, włożyłam majtki do bocznej kieszeni i wyszłam przez drzwi. Wracasz? Zapytała jej matka. Nie odpowiedziałam, ponieważ zmierzałam prosto do domu Ród. Ona i brat Lis przestali się widywać kilka lat temu, ale pozostali przyjaciółmi. Od tego czasu Ruth poznała i poślubiła właściciela sklepu z płytami Erika Windhama. Liz i ja wróciliśmy do Stanów na ich ślub. Zadzwoniłem do Ruth w drodze do jej domu i powiedziała mi, gdzie ukryła klucz. Była zajęta, więc nie udało nam się porozmawiać. Zdążyła mi powiedzieć, że nie wyjdzie z pracy przed północą, ponieważ musi zamknąć restaurację tej nocy. W jej mieszkaniu próbowałem zadzwonić do Liz, ale nie odbierała, więc zostawiłem wiadomość. Tu twój mąż. Jedyny mężczyzna, z którym powinnaś sypiać. Chciałbym usłyszeć wyjaśnienie, dlaczego tak już nie jest. Chciałbym też wiedzieć, ile dokładnie było takich przypadków i dlaczego. Erik wrócił do domu około siódmej i wszystko mu opowiedziałam. Ruth zadzwoniła chwilę po ósmej. Powiedziała mi, że właśnie odebrała telefon od swojego byłego chłopaka, brata Lis. On z kolei właśnie usłyszał od swojego przyjaciela, że lis była pijana i flirtowała z kilkoma mężczyznami w barze muzycznym Count Monte. Był w drodze, aby ją odebrać i zabrać do domu. Ruth powiedziała mu, żeby się nie martwił. Byłem tam i się tym zajmę. Kiedy rzuciłem ją na łóżko, byli tam jej rodzice. Jej matka zaczęła mnie besztać, mówiąc, że wszystko, co lis zrobiła, było moją winą. Ponieważ zabrałem ją do Niemiec, gdzie nauczyła się pić i robić wszelkiego rodzaju podłe i złe rzeczy. Spojrzałem na nie obie, wysiadłem i wróciłem do domu Ruth. Erik i ja rozmawialiśmy, dopóki Ruth nie wróciła do domu, a potem nie spaliśmy i rozmawialiśmy do trzeciej nad ranem. Znowu spałem na ich kanapie. Obudziłem się o siódmej, zrobiłem sobie kawę i usiadłem na ich werandzie, przygotowując się do rozmowy z lis. Ruth i Erik dołączyli do mnie o dziewiątej. Rozmawialiśmy przez około godzinę. Zapytali, co zamierzam robić, a ja odpowiedziałem, że nie mam pojęcia. Następnego dnia było po dziesiątej, kiedy zadzwoniłem do drzwi domu moich krewnych. Ojciec Lis otworzył drzwi i odsunął się na bok, abym mógł wejść. Lis siedziała na kanapie z filiżanką kawy. Podszedłem do niej i upuściłem moje brudne majtki na jej filiżankę. Podniosła je, upuściła na podłogę, przyłożyła kubek do ust i upiła łyk. Dlaczego? zapytałem, Lis. Nie musisz na to odpowiadać, kochanie wtrąciła jej matka. Nie wtrącaj się powiedziałam chłodno. Dlaczego? zapytałem ponownie, Lis. Spojrzała na mnie. Potrzebowałam miłości, a ciebie przy mnie nie było. Ile razy potrzebowałaś miłości, a mnie przy tobie nie było? Co? Ile razy uprawiałaś seks z innymi mężczyznami? Nie wiem. Zgadnij. Kilkadziesiąt. Ilu różnych mężczyzn? Nie wiem. Zgadnij. Sześć. Może siedem? Może dziesięć. Nie jestem pewien. Czy nasze małżeństwo coś dla ciebie znaczy? Podniosła głowę i patrząc prosto na mnie, wzięła kolejny łyk kawy, nie odpowiadając. Wyszedłem i wróciłem do ród. Nie zajęło mi dużo czasu, aby powiedzieć im, co się stało. I nie okazała skruchy? Przeprosiła? Zapytała Ruth. Nie. Boże, co za zimnokrwista kobieta, powiedziała. Tak myślałem, odpowiedziałem. Nie było powodu by zostawać w Nashville, więc udałem się do Fort Campbell. Byłem zaskoczony, gdy Lis weszła do naszego domu w niedzielne popołudnie. Byłem rozciągnięty na kanapie, a ona siedziała na moim ramieniu, na końcu, gdzie były moje nogi. Siedziała tam przez kilka minut. Przepraszam, powiedziała. Nie odzywaj się więcej. Jeśli jedynym powodem, dla którego zdradziłaś, jest to, że nie było mnie przy tobie, gdy potrzebowałaś seksu, to jest to dość żałosne, ponieważ celowo trzymałaś się z dala od domu, aby nie mógł się tobą zająć i zaspokoić twoich potrzeb. Wolałaś upijać się i sypiać z nieznajomymi, zamiast wrócić do domu i przespać się z mężem. To dość żałosna wymówka, by zniszczyć małżeństwo. A twoi rodzice są tak samo winni jak ty, że ci na to pozwolili. Jedyne, co możesz teraz zrobić, to spakować swoje rzeczy i wyjechać. Nie chcę odchodzić. Już przeprosiłem. To się więcej nie powtórzy. Nie obchodzi mnie, ile razy to się powtórzy. Jeśli o mnie chodzi, nie jesteśmy już małżeństwem, więc możesz robić co chcesz z kim chcesz. Zależy mi tylko na tym, żebyś sobie poszedł. Podniosłem pilota i włączyłem telewizor. Wyrwała mi go z rąk i nacisnęła przycisk wyciszenia. Nie odejdę. Jesteś moim mężem, i to jest mój dom. Rzuciła mi pilota i wyszła z pokoju. Zrobiła kolację, ale ja zrobiłem sobie kanapkę i zjadłem w salonie. Ona zjadła wszystko, co przygotowała i została w kuchni. Przed pójściem spać wziąłem prysznic i położyłem się do łóżka. Wzięła prysznic i poszła spać, przytulając się do mnie tak blisko, jak to możliwe. Przewróciłem się na drugi bok. Poważnie myślisz, że kiedykolwiek będę się z tobą kochał po tym, jak sześciu, siedmiu lub dziesięciu innych mężczyzn wykorzystało twoje ciało? Powiedziałem, że mi przykro. I myślisz, że dzięki temu było lepiej? Tak. Naprawdę potrzebujesz pomocy. Nie mogę powstrzymać cię przed spaniem w tym łóżku, ale nie powinnam tu zostawać i myśleć o wszystkich mężczyznach, z którymi mnie zdradzałaś. Poszedłem do salonu i zasnąłem na kanapie. Kiedy się obudziłem, siedziała na krześle i patrzyła na mnie. Zignorowałem ją, wziąłem prysznic, ogoliłem się, założyłem mundur i poszedłem do pracy. Kiedy dotarłem do pracy, Porozmawiałem z moim dowódcą i opowiedziałem mu o mojej sytuacji. Na Twoim miejscu w pierwszej kolejności skontaktowałbym się z prawnikiem. Nie spiesz się. Tego dnia rozmawiałem z kilkoma prawnikami i zdecydowałem się na Kirby'ego Dickensona. Był emerytowanym prawnikiem wojskowym i wiedział, z czym ma do czynienia personel wojskowy. Czego ode mnie chcesz i dlaczego? Zapytał. Potrzebuję Twojej rady. Bo nie mam pojęcia, co robię odpowiedziałam. Chcesz spróbować uratować małżeństwo? Nie. Dlaczego nie? Ponieważ zdradzała, a ja nie będę tolerował zdradzającej żony. Skąd wiesz, że zdradzała? Powiedziałem mu. To nic nie znaczy w sądzie, poruczniku. Wtedy byłem już pierwszym porucznikiem. Może powiedzieć Tobie i setkom innych ludzi, że kochała się z członkami drużyn futbolowych armii i marynarki wojennej na linii 50 jardów przed pełnym stadionem, a potem zaprzeczyć temu przed sędzą, a sędzia jej uwierzy, chyba że masz dowód. Potrząsnął głową. To tylko fakty. Zrobił pauzę. Skoro nie chcesz ratować małżeństwa, to znaczy, że chcesz rozwodu. Mam rację? Tak, proszę pana, myślę, że tak. I nie sądzę, że chcesz jej to ułatwić. Znowu mam rację? Tak, proszę pana. Znów ma pan rację. Dobrze. Lubię, gdy ludzie się ze mną zgadzają. To wzmacnia to, co już wiem. A co to jest? Że jestem mądrym facetem. Oboje się roześmialiśmy. Oto, co moim zdaniem powinieneś zrobić. Jeśli mieszka z tobą, zastosuj wobec niej taktykę milczenia. Ignoruj ją, nawet gdy krzyczy, wrzeszczy i rzuca w ciebie głównym. Jeśli będziesz miał szczęście, odejdzie i wróci do domu swojej mamy, swojego chłopaka lub gdzieś daleko od ciebie. Kiedy to zrobi, najprawdopodobniej wróci do swoich starych nawyków oszukiwania i znajdzie kogoś, z kim będzie mogła się przespać. Kiedy to zrobi, wszystko, co musimy zrobić, to upewnić się, że mamy kogoś, kto to sfilmuje. Kiedy pójdziemy do sądu, nawet jeśli sędzia powie, że nie możemy użyć nagrania, będzie wiedział, że mówisz prawdę i że Twoja żona faktycznie cię zdradzała. Mogę Ci niemal obiecać, że orzeknie na Twoją korzyść. Tak to działa w Kentucky. Wadą tego planu jest to, że ktoś musi być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby filmować jej wybryki, a to nie jest tanie. Ale gwarantuję, że na dłuższą metę pozwoli Ci to zaoszczędzić. Wchodzisz w to? Absolutnie. Dobrze. Wypisz mi czek na moje honorarium, a potem wypisz kolejny dla detektywa, którego dla ciebie znajdę. Wróciłem do biura, czując się lepiej, ale biedniej. Lis zadzwoniła do mnie o szóstej wieczorem i zgodnie z instrukcjami Kirbyego Dickensona nie odebrałem. Było po dziesiątej, kiedy wszedłem do domu. Czekała na mnie. Jak długo to potrwa? zapytała. Przepraszam. Teraz możemy wrócić do normalności. Zignorowałem ją i poszedłem pod prysznic. Dwadzieścia minut później leżałem w łóżku i usłyszałem odjeżdżający samochód. Wstałem i zajrzałem do naszej wspólnej szafy, ale większość jej ubrań zniknęła. Wróciłem do łóżka i zasnąłem. Następnego ranka zadzwoniłem do Kirby Dickensen i powiedziałem jej, że wyjechała prawdopodobnie do Nashville. To świetnie. Znam tam ludzi. Wiesz gdzie może się udać? Podałem mu adres jej rodziców. Dobrze. Chodźmy, powiedział. Niecały tydzień później miałem nagranie, na którym zdradzała mnie z dwoma mężczyznami. 48 godzin po tym, jak otrzymałem nagranie, doręczono jej papiery z żądaniem rozwiązania naszego małżeństwa z powodu cudzołóstwa. Niecałą godzinę po doręczeniu dokumentów zadzwoniła do mnie ze łzami w oczach, błagając, bym jej wybaczył. Odłożyłem słuchawkę. Poinformowałem mojego szefa. Przechodził przez to samo kilka lat temu. Duża różnica polegała na tym, że jego żona zdradzała go, gdy przebywał w strefie działań wojennych. To bez wątpienia najgorsza rzecz, jaką może zrobić małżonek, zdradzać, gdy żołnierz jest w niebezpieczeństwie. Następnym krokiem było powiadomienie Posthausen, że zwalniam kwaterę. Następnego dnia przeprowadziłem się do BOQ, Bachelor Officer's Quarters. Trzy dni później Lis zadzwoniła i powiedziała, że nie może dostać się do domu. Powiedziałem jej, że to już nie jest nasz dom. Wyprowadziłem się, ponieważ mnie zostawiła i nie miałem prawa do mieszkania służbowego jako niezamężny oficer. Ale nie jesteś sam. Jesteś mężatką, powiedziała. Roześmiałem się i nacisnąłem przycisk zakończenia. Chyba wróciła do Neszwil. Jak już wspomniałem, nie piję alkoholu. Wynika to z mojego południowo-baptystycznego wychowania, ale nawet jako dorosły nigdy nie byłem od niego uzależniony. Podobnie jest z wulgaryzmami. Nigdy nie przyzwyczaiłem się do przeklinania. Dla innych ludzi pijaństwo i ostry język były całkiem normalne, ale nie dla mnie. Nie jestem też pruderyjny. Bliski taniec jest ekscytujący, gdy tańczysz ze swoją żoną lub dziewczyną. Oglądanie nagich lub prawie nagich kobiet jest również ekscytujące. Uwielbiam kobiece ciało i jeśli chcę je pokazać, z pewnością chętnie na to popatrzę. Tamtej nocy użyłem jednak każdego czteroliterowego słowa, jakie kiedykolwiek słyszałem, a niektóre musiałem wymyślić, gdy oglądałem wideo mojej żony kochającej się z dwoma mężczyznami. Wrzuciłem film do komputera. Zaczęło się od tego, że tańczyła na parkiecie z dwoma mężczyznami jednocześnie. Cała trójka korzystała ze swobód zarezerwowanych tylko dla ustronnych miejsc, takich jak sypialnie. Tańczyli bardzo otwarcie, dotykając się przez ubrania, nie ukrywając swoich zamiarów na bardziej namiętną kontynuację. Trwało to kilka minut, aż opuścili parkiet, wyszli z budynku i wsiedli do samochodu. Detektyw pojechał za nimi do taniego parterowego motelu, gdzie wynajęli pokój. Chodził dookoła, aż doszedł do pokoju z otwartym oknem i zasłoną. Była tam para kochająca się, ale to nie byli właściwi ludzie, więc szedł dalej, aż znalazł pokój lis. Jej okno też było otwarte, a trójka płacących klientów nie wydawała się tym przejmować. Nie tracili czasu na rozbieranie się. Oglądanie mojej żony rozbierającej się przed dwoma mężczyznami było surrealistyczne, ale nic w porównaniu z tym, co stało się później. Na początku myślałem, że może jest pijana, ale sposób, w jaki mówiła na to, nie wskazywał. Chodźcie, chłopaki, powiedziała, zachęcając ich do aktywności. Pokażcie mi, co dla mnie macie. Nie mam nic przeciwko kochaniu się z wami obojgiem. Powinno być fajnie. Będzie kochanie, powiedział wyższy mężczyzna. Obiecuję ci to. Potem byłem zmuszony oglądać gwałtowny. Niemal agresywny akt mojej żony z oboma mężczyznami jednocześnie. Zmuszali ją do uległości, ale ona nie miała nic przeciwko temu. Na koniec wszyscy leżeli obok siebie, zmęczeni, ale zadowoleni. Na tym wideo się nie skończyło. Mężczyźni zmuszali lis do wielokrotnego zdradzania, nawet w sposób, którego nie rozpoznawała i któremu zaprzeczała. To było nie do zniesienia patrzeć, jak żona szaleje z intymności z dwoma szorstkimi mężczyznami. Wcisnąłem przycisk pauzy. Wyłączyłem komputer. Nie mogłem zracjonalizować jej zachowania. Powiedziała, że zrobiła to, bo potrzebowała miłości, a mnie przy niej nie było. Nie miałem wcześniej doświadczenia ze zdradzającymi mnie żonami, ale była to prawdopodobnie jedna z najsprytniejszych wymówek w historii zdrady. Kiedy się z nią skonfrontowałem, nawet nie próbowała zaprzeczać. To dlatego, że jej rodzice wiedzieli, że widziałem jej bieliznę i domyślili się, co w niej jest. Musieli poczekać, aż obudzi się następnego ranka i porozmawiać z nią, więc zanim tam dotarłem, wiedziała już, że to koniec. Ten tydzień w pracy po tym, jak obejrzałem część wideo, był darem niebios. Byłem zajęty przez cały dzień, więc moja pamięć o filmie nieco się zatarła. W piątek otrzymałem telefon od Kirby Dickensen z informacją, że mamy spotkanie z nią i jej prawnikiem w poniedziałek. Kiedy tam dotarłem, byli z nią jej rodzice. Poprosiłem Kirby Ego, aby powiedział im, że zamierzamy pokazać film graficzny i byłoby lepiej, gdyby jej rodziców tam nie było. Powiedział prawnikowi Lis. Widzieliśmy, jak rozmawiał z całą trójką. Widziałem, jak Lis zaprzeczająco kręci głową. Słyszałem, jak mówi: Nie wierzę im. Dobra. Rękawice zostały zdjęte i, jak powiedział wcześniej Kirby, gra rozpoczęta. Nie trwało to długo. Jej prawnik zażądał usunięcia niewierności jako przyczyny rozwodu. Zamiast tego powinno to być okrucieństwo psychiczne, ponieważ spowodowałem u niej tak wiele cierpienia psychicznego, że nie mogła przebywać w moim pobliżu. Dlatego została zmuszona do zamieszkania z rodzicami. Kirby i ja spojrzeliśmy na siebie. Mój komputer leżał na stole a wideo było zatrzymane tam, gdzie je zostawiłem. Spojrzałem na nich wszystkich. Elizabeth, powiedziałem. Nazywałem ją tak tylko przy bardzo rzadkich okazjach, aby zwrócić jej uwagę. Na pewno chcesz, żeby twoi rodzice to zobaczyli? Co zobaczyć? Mnie trzymającą się za ręce z jakimś facetem. Albo tańczę z nim. Daj z siebie wszystko. Wcisnąłem play i cały pokój zobaczył ją w ogniu namiętności w trójkącie z dwoma nieznajomymi. Przestań! O mój Boże! Przestań! krzyczała prawie tak głośno, jak na filmie. Jej matka zemdlała, a ojciec próbował ją ocucić, cały czas patrząc na córkę. Kiedy matka odzyskała przytomność, ojciec spojrzał na nią: Chcę, żebyś opuściła nasz dom. Dzisiaj. On i jego żona wydawali się nie mieć problemu z jej niewiernością, dopóki nie zobaczyli stopnia jej zdeprawowania. Delikatnie pomógł żonie wstać i zaczął wychodzić z pokoju. Zatrzymał się, gdy dotarł do mnie. Nie powinieneś był tego robić, wiesz o tym. Czy uwierzyłabyś mi, gdybym tego nie zrobił? Zapytałem. Nie. Prawdopodobnie nie. Ale mógł być lepszy sposób. Był. Twoja córka nie musiała kłamać. Nigdy więcej się nie odezwali, a kiedy wyznaczono datę rozprawy, ani lis, ani jej prawnik się nie pojawili. Sześć tygodni później byłem wolnym człowiekiem z całym naszym skromnym dobytkiem i bez alimentów. Sześć tygodni później zostałem wysłany na Bliski Wschód, by grać w pułapkę piaskową. Spędziłem dwa dni z ród i jej mężem, a następnie wróciłem do domu, by spędzić czas z rodzicami i pozostałym rodzeństwem. Pojechałem moją ciężarówką do domu rodziców i zostawiłem ją mojemu tacie, aby używał i opiekował się nią podczas mojej nieobecności. Matthew był na kolejnej trasie ze swoją mega gwiazdą. Pozostała dwójka mojego rodzeństwa nadal mieszkała w Madisonville. Oboje byli żonaci i mieli dzieci. Przetrwałem rok w piaskowej pułapce, mając tylko złe wspomnienia. Wróciłem jako świeżo awansowany kapitan, co było miłe. Mój nowy przydział zabrał mnie do Fort Leavenworth w stanie Kansas, gdzie miałem dowodzić garnizonem w Command and General Staff College. Był to wymarzony przydział dla każdego kapitana, ale przydzielenie mnie tam jako najmłodszego kapitana bez doświadczenia w dowodzeniu byłoby błędem. Zadzwoniłem nawet do mojego biura przydziału w Waszyngtonie, aby to potwierdzić. Narzeka pan, kapitanie Reynolds? Bo jeśli tak, to jest kilkuset innych kapitanów, którzy chcieliby zająć twoje miejsce. Nie, nie, jestem całkiem szczęśliwy. Chciałem się tylko upewnić, że nikt nie przyzna się do błędu i nie przeniesie mnie za trzy miesiące. Nie, kapitanie Reynolds. Zostaniesz zamknięty na trzy lata, o ile oczywiście nie będziemy musieli wsadzić cię z powrotem do piaskowej pułapki. Jeśli tak się stanie, możesz wysłać na moje miejsce jednego z tych kilkuset innych kapitanów, o których wspomniałeś. Oboje się roześmialiśmy. Nie zajęło mi dużo czasu, aby wejść w miły, stały rytm. Oczywiście nie zaszkodziło to, że miałem doświadczonego sierżanta sztabowego, który zarządzał moimi sprawami. Pewnej soboty pełniłem służbę w warsztacie samochodowym. Zapewniono nam miejsce i sprzęt, dzięki czemu mogliśmy dokonywać drobnych napraw naszych osobistych pojazdów. Był tam nawet doświadczony mechanik, który pomagał tym, którzy tego potrzebowali. Nie byłem ekspertem. Ale dorastałem na wsi i znałem różnicę między świecą zapłonową a nakrętką, więc poradziłem sobie całkiem nieźle. Kiedy przyjechałem na miejsce, nie było tam zbyt wielu ludzi i zacząłem wymieniać olej. Były trzy stanowiska do wymiany oleju i pracy pod samochodem. Byłem w swoim boksie przez około pięć minut, kiedy inny samochód wjechał do boksu obok mnie. Nie zwróciłem na to uwagi, dopóki tego nie usłyszałem, pieprzona kupa gówna. Odezwał się miękki, ale zdeterminowany kobiecy głos. Znowu było cicho, dopóki klucz nie spadł i nie uderzył o betonową podłogę. Och, cholera, usłyszałem. Zaśmiałem się do siebie i uznałem, że może głos potrzebuje pomocy. Dokręciłem korek spustowy i wspiąłem się po drabinie z dołu. Zszedłem po drabinie i wszedłem do dołu obok mojego. Miała na sobie kombinezon o dwa rozmiary za duży. Potrzebujesz pomocy? Zapytałem. Odwróciła się i spojrzała na mnie, a ja zobaczyłem, że pod warstwą oleju kryje się prawdopodobnie atrakcyjna twarz. Wypluła garść oleju i spojrzała na mnie. Dlaczego myślisz, że potrzebuję pomocy? Bo jestem kobietą, a kobiety nie wiedzą, jak samodzielnie wymienić olej? Cóż, nie. Po prostu wydawało mi się, że możesz być sfrustrowany i pomyślałem, że mogę ci pomóc. Nie, dziękuję. Wiem co robię. Po prostu nienawidzę tego gówna. Dobrze. Miłego dnia. Poszedłem do samochodu, wlałem do niego olej i odjechałem, nigdy więcej jej nie widząc. W następnym tygodniu byłem na przyjęciu koktajlowym zorganizowanym przez dowódcę garnizonu. Zostałem zaproszony tylko dlatego, że byłem dowódcą garnizonu, a nie dlatego, że byłem w rzadkiej atmosferze trzech generałów i niezliczonych pułkowników przydzielonych do Fort Leavenworth. Wziąłem Coca-Colę i rozejrzałem się, zastanawiając się, czy są jacyś inni oficerowie w moim wieku i randze, z którymi mógłbym się związać. Nie spodziewałem się nikogo znaleźć i nie zawiodłem się. Spojrzałem na zegarek i ustaliłem, że mam jeszcze piętnaście minut, jeśli chodzi o protokół, zanim będę mógł z gracją wyjść. Podwórko wyglądało na obiecujące miejsce do spędzenia czasu, więc udałem się tam. Byłem już w drodze do wyjścia, kiedy usłyszałem głos. Mój tata nalegał, żebym nauczyła się robić wszystko sama, gdybym kiedykolwiek znalazła się w trudnej sytuacji, więc postanowiłam sama wymienić olej. Zajęło mi to ponad godzinę i byłem pokryty smarem, od włosów po paznokcie, a nawet w ustach. Rozlałam go nawet na instrukcję, przez co prawie nie dało się jej przeczytać. Ale najgorsze jest to, że ten niesamowicie miły facet zaoferował mi pomoc, a ja powiedziałem, że jej nie potrzebuję. Gdybym miała choć trochę rozumu, poprosiłabym o pomoc tylko po to, by poznać jego imię i numer telefonu. Grupa, w której się znajdowała, śmiała się, dopóki nie odezwał się głos innej kobiety. Jak to pytasz o jego imię i numer telefonu? Nigdy wcześniej tego nie robiłaś. Wiem, ale w jego twarzy było coś, co sprawiło, że nie wiem. Nie potrafię tego wyjaśnić. Po prostu coś w nim było. Dostrzegłam to, mimo że byłam zła i rozczarowana. Wow. Musiał być kimś wyjątkowym. Chyba był. Uśmiechnąłem się do siebie i spróbowałem zobaczyć, kto mówi. Chciałem zobaczyć, jak wygląda bez olejku. Przeszedłem przez drzwi na patio i spojrzałem w lewo, a potem w prawo. Po mojej prawej stronie stały trzy kobiety. Jedna z nich była mniej więcej w moim wieku, może kilka lat młodsza, ale kto wie? Nasze oczy spotkały się na krótką chwilę, zanim odwróciłem się i wróciłem do środka. Wiedziałem, że mnie rozpoznała. Znalazłem kąt, w którym mogłem stanąć i obserwować. Trzy kobiety weszły do środka i natychmiast skierowały się do drzwi wejściowych. W większości domów wojskowych, przed drzwiami wejściowymi, znajduje się stojak z miską, spotkiem lub metalową tacą, na której goście zostawiają jedną z wizytówek ze swoim imieniem i stopniem, i zostawiasz jedną za każdym razem, gdy odwiedzasz ten dom. Kobiety podeszły do tacy z wizytówkami i zaczęły je przeglądać. Znalazły jedną z nich i zebrały się wokół siebie, aby ją obejrzeć, zanim spojrzały na mnie. Starałem się być tak niepozorny, jak to tylko możliwe, ale bycie jedynym oficerem kompanii, podporucznikiem, pierwszym porucznikiem lub kapitanem, w domu pełnym oficerów polowych, major i wyżej, było dość zabawne. Łatwo było im odgadnąć, która karta jest moja. Byłem w mundurze i jedynym oficerem poniżej stopnia majora. Wszystko, co musieli zrobić, to przejrzeć karty, aż trafili na moją. Poza tym na moim mundurze było napisane Reynolds i było to jasne jak słońce. Próbowałem zdecydować, czy zapytać ją o samochód, identyfikując się w ten sposób, czy poczekać i zobaczyć, co oni, a raczej ona, zamierzają zrobić. Nie miałem prawdziwej randki od bardzo dawna i prawie zrezygnowałem z miłości, ale postanowiłem poczekać. Kiedy licznik czasu na moim mentalnym protokole się wyłączył, skierowałem się do gospodyni, żony generała majora Morrisa T. Wódlia, podziękowałem jej za świetną zabawę, znalazłem swój kapelusz, co było łatwe, ponieważ był to jedyny na stole bez złotego warkocza. Dwa razy ukradkiem zerknąłem na trzy kobiety, które równie ukradkiem mnie obserwowały. Tajemnicza dama i ja mieliśmy dwa wspólne obszary. Pierwszym było przyjęcie u generała, a drugim warsztat samochodowy. Nie mogłem kręcić się po domu generała w nadziei, że się pojawi, ale mogłem kręcić się po warsztacie. W sobotę rano myłem i woskowałem swoją ciężarówkę w warsztacie. Nie spieszyłem się i już prawie skończyłem, kiedy zobaczyłem jej samochód. Wysiadła i nie miała na sobie kombinezonu. Miała na sobie dżinsy i białą koszulkę ze złotymi cekinami z przodu. Moja ciężarówka znajdowała się wewnątrz budynku, a ona była zaparkowana na zewnątrz. Wysiadła z samochodu i skierowała się w moją stronę, gdy spotkał ją mężczyzna, którego rozpoznałem jako majora z bok. Zaczął z nią rozmawiać i wyglądało na to, że chciała od niego uciec, ale on kontynuował rozmowę. Zamknęliśmy oczy na pełną sekundę, zanim się odwróciłem. Skończyłem, a na moje miejsce czekały dwie osoby, więc nie mogłem dłużej czekać, musiałem jechać. Nie spuszczała ze mnie wzroku, gdy wsiadałem do ciężarówki i odjeżdżałem. Zjechałem na pobocze i czekałem. Po niecałych pięciu minutach zobaczyłem go pędzącego w moim kierunku. Więc wycofałem się i skierowałem do Post Exchange, Pixel, wojskowy odpowiednik Walmartu. Było tam sporo ludzi i musiałem zaparkować dość daleko od wejścia. W pobliżu drzwi wejściowych znajdowało się kilka zarezerwowanych miejsc parkingowych. To najbliżej drzwi było zarezerwowane dla głównodowodzącego. Jej samochód był tam zaparkowany. Prawie zawróciłem i pojechałem do domu. Cieszę się, że nie poszedłem. Stała w drzwiach, kiedy wszedłem. Grasz trudnego do zdobycia? Była to pierwsza rzecz, jaką powiedziała, ale powiedziała to z uśmiechem. Nie, proszę pani. Dlaczego? Próbujesz mnie złapać? Roześmiała się głośno. To interesujące pytanie. Nie jestem tego pewien. Mogę cię złapać? Może. Ale nie jestem tania wskazała na stoisko z przekąskami w głębi korytarza. Czy Coca-Cola jest w porządku? To była moja kolej na śmiech. Najważniejsze to nie oczekiwać zbyt wiele. Na stoisku z jedzeniem kupiliśmy po Coca-Coli. Ona miała dietetyczną i zapłaciła za obie. Siedzieliśmy przy stoliku i nie zauważyliśmy, jak minęły trzy godziny. Jej telefon dzwonił co najmniej sześć razy, ale zignorowała go. W końcu spojrzała na zegarek i podskoczyła. O cholera! Mam randkę! Muszę iść! Wstałem. Więc kto teraz gra trudnego do zdobycia? Poszliśmy do jej samochodu, a ona wyszła na randkę. Dawno nie jadłem kolacji, więc postanowiłem pójść do klubu oficerskiego. Ich prime ryb były świetne. Poszedłem do mojego beoku. Posiedziałem trochę, wziąłem prysznic, założyłem cywilny garnitur i udałem się do klubu. Jadalnia była zamknięta z powodu imprezy, ale grill Bar był otwarty, więc usiadłem tam i zjadłem. Po zjedzeniu skierowałem się do drzwi i przechodząc obok nich, zajrzałem do jadalni. Tuż przy drzwiach, tańcząc blisko siebie, stała major z Boku i. Dotarło do mnie, że nie znam jej imienia. Po wszystkich naszych rozmowach nigdy nie zapytałem jej o imię, a ona nigdy go nie podała. Stałem i patrzyłem, jak tańczą, dopóki nie zostali potrąceni przez inną parę, a ona spojrzała w moim kierunku. Odwróciłem się i ruszyłem w stronę drzwi. Baymore znajdowało się w odległości krótkiego spaceru od klubu, więc udałem się tam. Było tam duże lobby z dwoma dużymi telewizorami, barem i stołem z przekąskami, które klub oficerski zaopatrywał w zapasy. Usiadłem tam, wypiłem Coca-Colę i obejrzałem powtórkę wyścigu na skar. Siedziałem tam przez około dwie godziny i byłem gotowy iść do swojego pokoju, kiedy wszedł major. Nalał sobie piwa i usiadł w dużym fotelu obok mnie. Zapytał mnie o wyścig, a ja mu na to pozwoliłem, bo nie zwracałem na to uwagi. Jesteś dowódcą garnizonu, prawda? Zapytał. Tak. Wyciągnął rękę. Ernie Bygelow. G3 Operacje. Mark Reynolds. Wiesz już, gdzie pracuje. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. Był miłą, przyjazną osobą, z którą łatwo się rozmawiało, więc po chwili powiedziałam mu, że widziałam go tańczącego wcześniej w klubie. Twoja randka wyglądała znajomo. Zachichotał. Powinna. To córka generała Wudlia, Christina. Nie chcę wchodzić w osobiste sprawy, ale czy wy dwoje macie romans? Zapytałem. Roześmiał się. Do diabła nie. Nikt nigdzie nie dotrze z panną iceberg. Spotkałem ją kilka razy i za każdym razem, gdy myślę, że uda mi się dotrzeć do pierwszej bazy, ona ucina mi kolana. Więc dlaczego wciąż wracasz? Zapytałem. Znowu nie wiem. Albo mam nadzieję ją odmrozić, albo jestem żarłoczny na karę. Spojrzał na mnie, to zabawne, że pytasz mnie, kim ona jest, ponieważ widziała cię dziś wieczorem i zapytała, czy wiem, kim jesteś. Roześmiał się. Nie chcąc dodatkowej konkurencji, powiedziałem jej, że nie wiem. Ernie Begelow i ja zostaliśmy przyjaciółmi. Trzy dni później otrzymałem telefon od Krystyni Woodley z zaproszeniem na kolację. Zgodziłem się. Tego wieczoru siedziałem w holu beoku, a Ernie siedział obok mnie. Spojrzał na mnie, słyszałem, że miałeś randkę z Kristiną. Tak. W piątek na kolację. Skąd wiedziałeś? Ponieważ zadzwoniłem i zaprosiłem ją na randkę. Nie wstydziła się powiedzieć mi, że ma randkę i z kim, a raczej z kim? To było dla mnie zaskoczeniem, powiedziałem. Bardzo pilnuję swojego numeru telefonu. Możesz mi powiedzieć, skąd go masz? Nie mam go. Nigdy mi go nie dała. Więc jak się z nią umówiłeś, nie mogłeś po prostu podejść i zapukać do jej drzwi. Zawahałem się. Nie prosiłem jej. Zadzwoniła do mnie i zapytała o mnie. Nie zastanawiałem się, skąd ma mój numer. Miała moje imię na wizytówce, którą zostawiłem w jej domu i miała dostęp do pocztowej książki telefonicznej. To było takie proste. Spojrzał na mnie i zaczął się śmiać. Cóż, niech mnie diabli. Znam ją od prawie dwóch lat i nigdy nie umówiła się z żadnym facetem. Musisz być bardzo wyjątkowy. Nie wiem. Słuchaj. Chodzi na randki, ale rzadko. Odkąd tu jestem, spotykała się tylko ze mną i dwiema innymi osobami. Jesteśmy dość zgraną grupą i obserwujemy się nawzajem. Mając nadzieję, że usłyszymy, że któraś z nas poczyniła jakieś postępy. Jak dotąd kilka powolnych tańców i kilka pocałunków w policzek to wszystko, co udało jej się zrobić. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy i, jak powiedziałem, zostaliśmy przyjaciółmi. Był szczery, kiedy życzył mi powodzenia z Kristiną. Informuj mnie na bieżąco, a ja upewnię się, że pozostała dwójka wie o tobie i twoich postępach. Nasza kolacja poszła dobrze. Tak dobrze, że zaprosiłem ją na randkę. I tak dalej, i tak dalej. Ernie dowiedział się, że został przeniesiony do Korei i zaprosił ją na pożegnalną kolację, ale odmówiła. Jej dokładne słowa, a przynajmniej tak powiedział, brzmiały: Lubię Marka, Ernie. Bardzo go lubię. Nie chcę tego narażać. Zawsze odbierałem ją z domu na nasze randki i rozmawiałem z obojgiem jej rodziców. Z pewnością nie wydawali się mnie nienawidzić, ale jednocześnie nigdy nie powitali mnie z otwartymi ramionami. Spotykaliśmy się z Kristiną przez sześć miesięcy i jeśli przez drugą bazę rozumiesz dotykanie jej piersi, to dotarłem do drugiej bazy. Powiedziała mi, że nikt nigdy nie posunął się tak daleko. W siódmym miesiącu naszej znajomości otrzymałem rozkaz powrotu do piaskownicy na Bliskim Wschodzie. Zadzwoniłem do mojego działu i zapytałem o to. Myślałem, że jestem na trzyletniej trasie stabilizacyjnej, powiedziałem do mojego kierownika do spraw. Przydziału. Tak, Mark, ale musiałeś kogoś wkurzyć, bo kazano nam natychmiast zmienić ci przydział. Musisz być w kraju za dwa tygodnie. Dwa tygodnie? Każdy dostaje co najmniej trzydzieści dni. Zadzwoniłem do Krystyni. Była jeszcze bardziej zdenerwowana niż ja. Rozmawialiśmy jeszcze przez kilka minut, a kiedy skończyliśmy, powiedziała, kocham cię, Mark. Nigdy wcześniej tego nie powiedziała. O dziewiątej wieczorem spakowałem się i byłem gotowy do wyjazdu następnego ranka. Christina przyszła się pożegnać. Rozległo się pukanie do moich drzwi. Otworzyłem i to była ona. Przytuliła mnie i pocałowaliśmy się. Mój ojciec to zrobił, oznajmiła. Co? Zrezygnowałem z ciebie. Dlaczego? On wie, co do ciebie czuje i boi się, że mnie straci. Prędzej czy później to zrobi. Ze mną lub z kimś innym. Co masz na myśli, mówiąc ktoś inny? Nie mam nikogo innego. W końcu będziesz, jeśli nie wrócę. Przytuliła mnie ponownie. Nie mów tak. Odsunęła się i spojrzała na mnie. Pobierzmy się, powiedziała. Co? Zaprzyjaźnij się ze mną. To go wyleczy. Roześmiałam się. Wychodzenie za mnie tylko po to, by rozzłościć ojca, nie jest powodem do ślubu. Odsunęła się ode mnie i usiadła na krześle. W takim razie zostanę tu na noc. To go bardzo rozzłości. Roześmiałam się ponownie. Naprawdę chciałbym, żebyś została tu na noc ale właśnie pokłóciłaś się z ojcem. Jak myślisz, gdzie najpierw wyślę policję, gdy nie wrócisz do domu? W takim razie chodźmy do motelu poza posterunkiem. Uklęknąłem przed nią. Kocham cię. Nasza pierwsza wspólna noc nie będzie nocą zemsty ani ukrywania się. To będzie noc z dumnie podniesioną głową, podczas której ogłosimy całemu światu naszą miłość. Ujęła moją twarz w dłonie, pocałowała mnie i roześmiała się. Robiłam to już wcześniej. Wszyscy w Lewenwer wiedzą, że cię kocham. Zwłaszcza mój ojciec. Dlatego przeniósł cię do innej pracy. Usiedliśmy w fotelu, przytulnie w fotelu. Nie miałem intymności przez długi czas, a posiadanie 26-letniej dziewicy, która była gotowa, chętna i zdolna do spania ze mną, było bardzo kuszące. Mój problem polegał na tym, że kochałem ją i chciałem aby nasz pierwszy raz był idealny, ale tak nie było. Całowaliśmy się, gdy zadzwonił jej telefon. Cześć, mamo, powiedziała, włączając tryb głośno mówiący. Gdzie jesteś? Usłyszałem pytanie jej matki. Na grilla z Markiem. Kiedy wracasz do domu? Kiedy Mark jutro wyjedzie? Spojrzała na mnie i uśmiechnęła się. Oddech uwiązł mi w gardle. Wiesz, że twój ojciec zabije was oboje, prawda? Już to zrobił, mamo. Kiedy przeniósł marka? Co mam mu powiedzieć? Powiedz mu, że dorosłam i będę robić to, co chcę. Pa, mamo. Wiesz, że zastępcy są już pewnie w drodze, powiedziałam. Nie obchodzi mnie to. To dlatego, że po prostu pójdziesz do domu. A ja pójdę do więzienia. Rzuciła mi się w ramiona. Przytulaliśmy się i całowaliśmy przez długi czas. Potem spojrzała mi głęboko w oczy. Kocham cię. I ty o tym wiesz. Nigdy wcześniej nie byłam zakochana. I wiem, że mnie kochasz. Chcesz wiedzieć, skąd to wiem? Tak, powiedziałem. Z wyjątkiem dwóch razy, kiedy dotknąłeś moich piersi, nie próbowałeś iść dalej. To mówi mi, że mnie szanujesz i nie spieszysz się. Oboje wiemy, że tak się stanie. Będziesz pierwszym mężczyzną, który będzie się ze mną kochał. Wyciągnęła rękę i zaczęła rozpinać guziki bluzki. Kiedy wszystkie guziki były rozpięte, wzruszyła ramionami. Następnie sięgnęła do tyłu i odpięła stanik. Zdjęła go bez wahania. Chwyciła mnie za głowę i przyciągnęła do siebie. Dotykałem jej, ale nigdy jej nie pocałowałem. Nikt nigdy wcześniej tego nie robił, jęknęła bezchu. Chcę, żebyś mnie zapamiętała i wróciła po więcej. Pocałowałem ją namiętnie, aż w końcu odepchnąłem. Albo przestaniemy teraz, albo nie przestaniemy nigdy, powiedziałem. Wiem, ale nigdy nie sądziłam, że będzie mi tak dobrze, powiedziała bez tchu. Założyła z powrotem bruskę i zdjęła stanik. Pamiętaj tylko, że należą do mnie. Nikt inny nie może ich zobaczyć ani dotknąć. Pocałowała mnie i uśmiechnęła się. Są twoje na zawsze. Wstała, wzięła stanik i podeszła do mojej torby na siłownię. Jeszcze jej nie zamknąłem, więc wzięła stanik, złożyła go i włożyła do torby. Spojrzała na mnie i wyszła ze łzami w oczach. Wczesnym rankiem następnego dnia czekałem na generała majora Wudwia, gdy przybył do swojej kwatery głównej. Kiedy przyjechał jego kierowca, otworzyłem mu drzwi. Był zaskoczony, gdy mnie zobaczył. Oczywiście mnie znał. Co pan tu robi, kapitanie? zapytał. Jestem tu, by ci powiedzieć, że uważam cię za gównianego ojca. Możesz być dobrym generałem, ale jako ojciec jesteś do bani. Możesz mnie wysłać gdziekolwiek, nawet do więzienia federalnego po drugiej stronie tej instalacji, ale i tak powiem swoje. Kocham twoją córkę, a ona mówi, że kocha mnie. To musi być dla ciebie coś nowego, bo jeśli dobrze rozumiem sytuację, ona nigdy wcześniej nie była zakochana i to cię przeraża, bo pewnego dnia stracisz ją dla innego mężczyzny. To mogę być ja, Ernie Begelow, jakiś szeregowy w obozie szkoleniowym albo cywilny lekarz, ale pewnego dnia ją stracisz, a kiedy to zrobisz, mam nadzieję, że będzie to dla ciebie tak samo bolesne jak dla niej, kiedy rzuciłeś się na mnie i załatwiłeś mi przeniesienie. Kiedy zobaczysz ją dziś wieczorem na kolacji, chcę, żebyś spojrzał na nią ze świadomością, że złamałeś jej serce, bo tak się stało. Mogłaby bardzo łatwo zapomnieć o mnie przez następny rok, czego jestem pewien, że chcesz. Ale zakocha się ponownie. I może jeszcze raz. I za każdym razem, gdy to zrobi, będziesz tracił coraz więcej z niej, aż cię znienawidzi. Wychodząc, nawet mu nie zasalutowałem. Spodziewałem się, że po wyjściu z posterunku zostanę zatrzymany i wtrącony do więzienia, ale tak się nie stało. Pojechałem do domu mojej siostry Ruth, a następnie do rodziców. Zamierzałem zostawić u nich ciężarówkę na czas mojej nieobecności. Kilka rzeczy osobistych, które miałem, umieściłem w magazynie. Spędziłem dzień z Ruth. Podczas mojego pobytu opowiedziała mi o mojej byłej żonie. Wygląda na to, że była tak zaangażowana w zaburzenia zachowania, że zaczęła robić striptiz i sprzedawać się na boku. Jej rodzice wyrzekli się jej, gdy zobaczyli wideo z dwoma mężczyznami i nigdy więcej z nią nie rozmawiali po tym, jak wyprowadziła się z ich domu. Jej brat, były chłopak Ród, również się jej wyrzekł. Była aresztowana co najmniej trzy razy za prostytucję i handel narkotykami, a obecnie przebywa w więzieniu. Po rozstaniu z Ród spędziłam trzy dni z rodzicami. Rozmawiałem z Kristiną wiele razy przed wyjazdem i dowiedziałem się, że w dniu, w którym opuściłem Levenwerf, wyprowadziła się z domu rodziców do umy mieszkania w mieście, co bardzo zdenerwowało jej ojca. Nie chciała z nim rozmawiać, a według jej matki nie wiedział, czy być zły, czy zraniony, więc czuł jedno i drugie. Dotarłem na miejsce odlotu i zameldowałem się. Sierżant przy biurku spojrzał na mój rozkaz, przeprosił i poszedł po niego do biura. Kilka minut później wrócił z młodszym porucznikiem. Przepraszam, kapitanie Reynolds, ale czy mógłby pan przyjść do mojego biura? Wszedłem za nim. Usiądź, kapitanie. Przerwał, by zebrać myśli. Twoje rozkazy zostały zmienione. Wygląda na to, że pierwotne rozkazy zostały wydane przez pomyłkę. Fort Leavenworth prowadzi dochodzenie, aby dowiedzieć się, co się stało, ale oto twoje nowe rozkazy. Masz wrócić do Leavenworth i wznowić swoje stare obowiązki. Podniósł ręce do góry. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Widziałem zmianę rozkazów, ale nigdy nie widziałem żołnierza powracającego na dawne miejsce służby. A na domiar złego, wczoraj otrzymaliśmy to przez osobistego kuriera, aby dostarczyć ci to osobiście. Była to zapieczętowana koperta z adresem zwrotnym głównodowodzącego Fort Leavenworth, Kansas. Porucznik wręczył mi nowy rozkaz. Gratulacje, kapitanie! Jedziesz do domu. Wyszedłem na zewnątrz i otworzyłem kopertę. Miałeś rację. To wszystko, co było tam napisane, był podpisany przez M. Woodley. Wyjąłem telefon i zadzwoniłem do Krystyni. Odebrała po pierwszym dzwonku. Gdzie jesteś? Jestem w drodze do domu. Wiesz, że moje zamówienie zostało anulowane? Chyba sobie ze mnie żartujesz. Co się stało? Twój ojciec musiał zmienić zdanie. Wracam do Levenwerf. O mój Boże. Jak szybko możesz przyjechać? Za kilka dni. Muszę się zatrzymać i wziąć ciężarówkę, a potem będę w drodze. Pospiesz się, człowieku, pospiesz się. Zacznę szukać większego mieszkania. W drodze powrotnej pobiłem wszelkie rekordy. Przez ostatnie pięćdziesiąt kilometrów nieustannie rozmawialiśmy przez telefon, a ona wybiegła mi na spotkanie, gdy skręciłem w ulicę, przy której znajdowało się jej mieszkanie. Ciężarówka ledwo się zatrzymała, gdy wyskoczyłem z niej w jej ramiona. Całowaliśmy się i przytulaliśmy, gdy ruch wokół nas się uspokoił. W obozach wojskowych zwyczajowo spotyka się absolwentów w nietypowych miejscach. Kilka minut zajęło nam uspokojenie się i wejście do środka, gdzie całowaliśmy się i przytulaliśmy jeszcze trochę. Gdy początkowa namiętność opadła, usiedliśmy obok siebie na kanapie i rozmawialiśmy. Rozmawiała z matką, ale nie z ojcem. Jej matka nie wiedziała o zmianie w moim zamówieniu, ale kiedy jej o tym powiedziałem, była szczęśliwa z powodu swojej córki. Pokazałem jej krótką notatkę, którą otrzymałem od jej ojca. Co to znaczy? Zapytała. Opowiedziałem jej o moim spotkaniu z nim rano, kiedy wyszedłem. Dziwię się, że nie wsadził cię do więzienia za takie gadanie, powiedziała. Ja też jestem zaskoczona. Jestem pewna, że postąpił wbrew wszystkiemu, co uważa za święte, zmieniając twoje rozkazy, powiedziała. Nie zrobił tego dla mnie. Zrobił to dla ciebie, ponieważ cię kocha i nie może znieść faktu, że nie jest już jedynym mężczyzną w twoim życiu. Spojrzała na mnie, a w jej oczach była tylko miłość. Odwróciłem wzrok, wstałem i wyjąłem z kieszeni pierścionek, który kupiłem w Tennessee, gdy zatrzymałem się, by odebrać ciężarówkę. Padłem na kolano. Zanim zdążyłem powiedzieć słowo, rozpłakała się. — Christina Louis Woodley, wyjdziesz za mnie? Szybko upadła na kolana, wyciągnęła lewą rękę i powiedziała. — Załóż mi go na palec. Gdy tylko pierścionek znalazł się tam, gdzie miał być przez następne pięćdziesiąt lat, odezwała się ponownie. Tak, Marku Hadleju Reynoldsie. Wyjdę za ciebie i będę cię kochać aż do śmierci. Pocałunek, który wymieniliśmy, zmienił moje życie. Czułem to całym ciałem i duszą i wiedziałem bez cienia wątpliwości, że spędzę resztę życia kochając tę kobietę. Każdy mężczyzna uważa swoją żonę lub dziewczynę za najpiękniejszą, Najdoskonalszą istotę na Ziemi, a ja nie byłem wyjątkiem. Zapytałem ją, czy chciałaby pojechać do pierwszorzędnego hotelu na naszą pierwszą wspólną noc, ale odmówiła. To mieszkanie jest naszym pierwszym domem. Chcę, aby nasz pierwszy raz był w naszym pierwszym domu. Miała czas, by przygotować się na mój powrót do domu i zrobiła to na swój własny sposób. Nasza pierwsza wspólna kolacja w tym mieszkaniu składała się z szampana, pasztetu i truskawek w czekoladzie. Wypiłem nawet trochę szampana. Przed rozpoczęciem uroczystości chciała wziąć kąpiel z bąbelkami. Zrobiła to i wyszła z wanny ubrana w dziecięcy niebieski strój, który składał się z majtek, stanika i czegoś w rodzaju peleryny, która podkreślała cały strój. Podczas gdy ona otwierała szampana i pasztet, ja wziąłem prysznic. Bardzo szybki prysznic. Miałam na sobie tylko szlafrok, kiedy poszłam do sypialni. Siedzieliśmy na łóżku, jedząc i pijąc. Czasami całowaliśmy się. Jedliśmy mniej i całowaliśmy się więcej, aż taca z jedzeniem zniknęła. Stanęliśmy przy łóżku, a ona rozwiązała pasek mojego szlafroka. Przytrzymała szlafrok i spojrzała mi w oczy. To pierwszy raz, kiedy rozbieram mężczyznę, Mark. Zawsze chciałam, aby stało się to z prawdziwą miłością mojego życia, czyli z tobą. Wiem, że mężczyźni nazywają mnie królową lodu, ale obiecuję ci, że postaram się być najlepszą dziwką, jaką mogę być dla ciebie, kiedy tylko zechcesz. Tymi słowami zaczęła mnie delikatnie podniecać, ciesząc się każdą chwilą. Dotykaliśmy się z przyjemnością, niemal eksplodując z podniecenia i chęci kontynuowania. Wszystko dzieje się dokładnie tak, jak opisały to dziewczyny i uwielbiam to. Czekałem całe życie. Aby znaleźć kogoś, kogo mógłbym pokochać w ten sposób, i marzyłem o tej chwili, kiedy będę mógł powiedzieć miłości mojego życia: weź mnie w posiadanie. Wyciągnęła do mnie rękę, aby połączyć się ze mną w namiętnej miłości. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże! To fantastyczne, Mark. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Trudno mi było uwierzyć, że ktoś w wieku Krystyni był jeszcze prawiczkiem. Ale młodzieńcze podniecenie, którego doświadczała, było zabawne do oglądania i dzielenia się nim. W końcu byliśmy wyczerpani około czwartej nad ranem. Jej telefon obudził nas o dziesiątej. Cześć, mamo, powiedziała wesoło. Jak zwykle włączyła zestaw głośno mówiący. Dzień dobry. Mark się odezwał? Nie miał wrócić dzisiaj? Spojrzała na mnie i uśmiechnęła się szeroko. Wrócił do domu wczoraj wieczorem i spędził ze mną noc, mamo. To dobrze. Poprosił mnie o rękę, mamo, a ja się zgodziłam. Słyszeliśmy, jak znacznie się rozjaśniła. To świetnie. Która godzina? Kristina roześmiała się. Jeszcze nie wiemy. Myśleliśmy o przedyskutowaniu tego z tobą i tatą podczas dzisiejszej kolacji. Nie masz nic przeciwko? To była dla mnie nowość, więc spojrzałem na nią wielkimi oczami, myśląc, że zwariowała. Spojrzała na mnie i mrugnęła. Byłoby świetnie. Jakie wino lubi? Zazwyczaj nie pije, ale napije się z nami szampana. Dobrze. Widzimy się o 6.30. Czy to ci pasuje? Świetnie. W takim razie do zobaczenia. Powinienem powiedzieć, Twojemu ojcu, czy chcesz to zrobić sam? Możesz mu powiedzieć, jeśli uważasz, że sobie z tym poradzi, w przeciwnym razie pozwolimy Markowi to zrobić. Kiedy rozmowa się zakończyła, spojrzała na mnie i powiedziała: Weź mnie, panie młody. To była prośba, której nigdy nie zapomniałem spełnić. Zadzwoniliśmy do drzwi o 6:30. Jej ojciec otworzył drzwi. Dlaczego zadzwoniłaś? Przecież masz klucz, powiedział córce. Wiem, ale już tu nie mieszkam. Tato. Widziałem, jak się wzdrygnął, ale znacznie się rozjaśnił, gdy jego córka przytuliła go i pocałowała w policzek. Słyszałem, jak szepcze, dziękuję, gdy go całowała. Nie było to dla niego łatwe. Wyciągnął do mnie rękę, abym ją uścisnął, co też uczyniłem. Obiad jest na stole, więc bierzmy się do roboty, powiedział. Byliśmy w małej rodzinnej jadalni, a nie w tej zarezerwowanej dla dużych przyjęć. Krystyna i ja usiadłyśmy po przeciwnych stronach stołu. Szampan był już nalany. Tato, mamo, Mark ma coś do powiedzenia. Wziąłem głęboki oddech i westchnąłem. Po pierwsze, generał Woodley, chciałbym podziękować za wszelką pomoc w anulowaniu moich rozkazów. Powiedziałem to w ten sposób, wiedząc doskonale, że on i tylko on był odpowiedzialny zarówno za wydanie, jak i późniejsze anulowanie rozkazów. Po drugie, general Woodley i pani Woodley, chcę, żebyście oboje wiedzieli, że kocham waszą córkę i poprosiłem ją o rękę. Zgodziłam się, powiedziała Christina, wyciągając rękę do matki, a potem do ojca. Jej matka była wzruszona i szczęśliwa. Jej ojcu, jestem pewien, powiedziano, żeby przyjął to z godnością i nie robił z siebie głupka. Był na tyle uprzejmy, że wzniósł toast. Po kolacji obie kobiety poszły gdzieś, by zacząć snuć ślubne plany. Generał i ja poszliśmy do biblioteki, gdzie nalał mi dwa porto. Rozumiem, że nie pijesz alkoholu poza specjalnymi okazjami. Myślę, że dziś będą dwie takie okazje. Wziąłem mały kieliszek. Gratulacje, Mark. Dokonałeś czegoś, czego nigdy nie chciałem dożyć. Wziął mały łyk i wskazał, żebyśmy obaj usiedli. Wiedziałem, że prędzej czy później do tego dojdzie, ale zmienił nastrój, gdy znów się odezwał. Miałaś rację, krytykując mnie. Myślałem, że wiem, co jest najlepsze dla mojej córki, ale kiedy zobaczyłem, jak patrzy na ciebie podczas kolacji, zdałem sobie sprawę, jak bardzo się myliłem. Proszę tylko, byś się nią opiekował i kochał ją przez resztę życia tak, jak kochasz ją dzisiaj. Może pan na to liczyć. Nigdy świadomie nie zrobiłbym niczego, co mogłoby ją skrzywdzić. Wierzę w to. Spojrzał na mnie. Ale jest jedna rzecz, z którą mam problem. O co chodzi? Nie podoba mi się, że mieszkacie razem przed ślubem. Najwyraźniej powiedziała mu matka Krystyni. Nie ma pan wyboru. Nie sądziłem, ale pomyślałem, że spróbuję. Sześć miesięcy po tej kolacji ojciec Krystyni przeszedł na emeryturę i został dyrektorem generalnym działu zakupów głównych części zamiennych producenta samochodów. Dwa miesiące później Kristina i ja pobraliśmy się. Kiedy szła do ołtarza, była wyraźnie w ciąży. Mój brat Matthew pojawił się ze swoją megagwiazdą z Nashville, która dała zaimprowizowany występ na naszym przyjęciu. Dał rodzicom Krystyni kopię wszystkich swoich płyt. Matthew powiedział mu, że moi rodzice słuchają tylko muzyki Gaspel, więc dał im kilka kopii swoich płyt Gaspel. Dzień po powrocie z podróży poślubnej zadzwonił do mnie Ernie Bygelow. Pogratulował mi i powiedział, że wygrał tysiąc dolarów od dwóch innych mężczyzn, którzy umawiali się z Kristiną. Założyli się, że upadnę na twarz tak jak oni. Ernie nie zgodził się z nimi i włożył trochę pieniędzy do kieszeni. Dwa miesiące po ślubie urodził się Jason Richard Reynolds. Sześć miesięcy później zrezygnowałem i poszedłem pracować dla mojego teścia. Niemal od chwili, gdy Jason zaczął chodzić, przywiązał się do dziadka i stali się najlepszymi przyjaciółmi. Mój teść zawsze był zazdrosny, gdy zabieraliśmy Jasona do domu moich rodziców. Podczas jednej z naszych podróży do Tennessee, moja siostra Ruth opowiedziała mi o mojej byłej żonie. Podobno po wyjściu z więzienia zajęła się pornobiznesem. Jedną z jej największych sprzedaży było otworzenie sesji z dwoma mężczyznami i jej pierwsze doświadczenie BDSM. Szło jej dobrze, dopóki nie odkryto, że wysyła niektóre ze swoich artystycznych przedsięwzięć pocztą. Rząd federalny patrzy w drugą stronę. W rezultacie odsiaduje wyrok od trzech do pięciu lat. Pewnego weekendu Jason był ze swoimi dziadkami Woodley w ich domku nad jeziorem. Christina i ja byliśmy sami w domu, wtuleni w siebie na kanapie, oglądając czyk flick Odwróciła się do mnie Mark. Tak. Lubisz być ojcem? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Chcesz mieć kolejne dziecko? Odchyliłem się do tyłu i spojrzałem na nią. Co próbujesz powiedzieć? Że jesteś w ciąży? Położyła rękę na moim kolanie i zaczęła je pocierać. nie. Ale chciałbym.